Pan poseł Jaki, proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący, panie komisarzu. Otóż potępiacie nadużywanie, jak wy to mówicie, weta narodowego, które przecież jest prawem zapisanym w traktatach. Wam po prostu przeszkadzają traktaty, wam przeszkadza prawo. Wy chcielibyście robić wszystko tępą siłą. Takim jesteście demokratycznym ciałem. Co więcej, dzielicie weta na lepsze i na gorsze, według narodowości. Polska nie może. Ale Holandia i Austria to już są lepsze weta, jak ostatnio w sprawie Schengen. Co to jest, jak nie rasizm? Dokładnie to samo, co w sprawie praworządności. Są państwa, gdzie politycy mogą wybierać sędziów i są takie, gdzie nie mogą. Co to jest, jak nie rasizm? I do czego to prowadzi? Wy chcecie powiedzieć, że co? Że zawsze większość ma rację? Tak? A czy większość miała rację w sprawie Nord Stream i uzależniania Europy od gazu? To większość miała wtedy rację? A czy rację miała większość wtedy, kiedy większość państw sprzedawała Rosji broń i części amunicji? To też większość wtedy miała rację? Czy jednak mniejszość? Czy jednak lepiej, żeby w takich sprawach było prawo weta? Dlatego, szanowni państwo, jeżeli naprawdę wam zależy na praworządności i na traktatach, to zacznijcie od tego, że zacznijcie przestrzegać te traktaty. I wtedy wszystkim będzie lepiej.